kawunia z rana i kanapka z regionalnym żółtym serem i szynką prosciut. A to wszystko przy takim pięknym widoku morza. Tak można zacząć dzień i każdy dzień można tak zakończyć. Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego i zapraszam Was do dzisiejszej mojej przygody. Tak wygląda plaża oddalona od centrum, 10 minut spaceru. Centrum plaża jest bardzo mocno zagęszczona ludźmi leżącymi na plaży, na leżakach, na ręcznikach, na kocach. Nie ma miejsca. Tutaj wystarczy się przejść spacerkiem 10 minut poza centrum i jest dużo miejsca. Takie widoki. A zobaczcie z drugiej strony tej promenady, którą się dochodzi do plaży. Właśnie taką łodzią podwodną z pokładem pod wodą płynęliśmy wczoraj wieczorem. Było rewelacyjnie. Chodź, Kasia. Wypłynęliśmy sobie w nocny rejs, taki submarine, pod pokładem zupełnie nic nie widać, mimo oświetlonej wody. Niestety GoPro słabo zbiera, a nie mam ze sobą telefonu komórkowego i taki jest efekt tego filmu. Ale przynajmniej jest przyjemnie. O, jak fajnie. Ty, a czemu on tu zwalnia? Tu się zepsuł silnik. I tam też widać góry. Baśka woda i wszystkie miejscowości w obrębie baśki wody w promieniu, nie wiem, 50, może 100 km. Wszystkie są z takim widokiem górskim. Oczywiście nie mogło zabraknąć cykad. Taką promenadą na nabrzeżu możemy dojść od baśki wody w stronę Makarskiej, około 10 km.
Tam widać w oddali część centralnej plaży. Jest bardzo zatłoczona. Ja też tak będę nurkował i wezmę jeszcze do tego wykrywacz podwodny. Widok z plaży. Albo się leży przodem do wody, do morza, albo się ogląda góry. Chcecie trochę ujęć podwodnych? Nurkowania? Nie ma problemu. Dziesięć lipa, czyli takie 10 groszy chorwackich. A tutaj taki kawałek metalu. Nie wiem co to jest. Samorodek złota. Thank you.
Czekaj, damy tu chwilę. Ile? Mama chciała arbuza, ktoś tu arbuza, każdy wie, że jest tu kolejką. Nie ma arbuza. Nie, ona. Pół godziny nurkowania. Zobaczcie, jakie tu są śmieci tutaj w morzu. Albo ten żwir jest nawieziony w tym, albo w zeszłym roku. Tupka, jakby kogoś tyłek bolał. Kupę gwoździ, jakiś, nie wiem, drutów. Dwie zawleczki. I już nadżarte przez rdze 2 euro centy niemieckie z 2013 roku. O dziwo nie ma żadnego kapsla ani polmosa. Takie śmieci. Nie ma nic innego fajnego. I wcześniej jeszcze miałem monetę, jaka to była moneta? 5 eurocentów chyba. I to nie nagrywałem. Nie ma nic. Dzięki za wspólną przygodę. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego odcinka. Cześć! Talking to the moon.